W XVIII wieku w Europie zaczął rozkwitać nowy prąd myślowy. Postrzegał on rozum człowieka jako podstawowe narzędzie do poznania świata i jego zrozumienia. Zakładano, że prawdziwe są tylko te rzeczy czy zjawiska, które można udowodnić naukowo. Przyjęcie takiego stanowiska prowadziło do odrzucenia wiary jako nadrzędnego środka poznania. Uczeni porównywali wiedzę do światła, które oświetla człowiekowi drogę postępowania. Stąd nową epokę zaczęto określać mianem oświecenia lub wiekiem rozumu. Założenia oświecenia musiały doprowadzić do konfliktu ideowego z religią, a szczególnie z Kościołem katolickim. Myśliciele epoki promowali więc ateizm, czyli pogląd głoszący, że Boga nie ma, a Kościół wykorzystuje wiarę w zabobony, by kontrolować wiernych i wyzyskiwać ich materialnie. Filozofowie oświecenia krytykowali również monarchię absolutną jako ustrój, który prowadzi do niesprawiedliwości. Z takim poglądem wystąpił przede wszystkim francuski pisarz Montesquieu, który jako alternatywę dla absolutyzmu zaproponował trójpodział władzy. Wskazał on istnienie trzech sfer władzy: ustawodawczej, odpowiedzialnej za tworzenie prawa, wykonawczej, która miała to prawo wprowadzać w życie, oraz sądowniczej, której zadaniem było dbanie o przestrzeganie prawa. Władzę tą miały sprawować trzy niezależne od siebie organy państwa. Swoją koncepcję państwa oświeceniowego przedstawił również Jan Jakub Rousseau. Głosił on pogląd, że wszyscy ludzie powinni być wolni i równi wobec siebie i prawa. Uważał, że państwo jako struktura powinna być tworzona na zasadzie umowy społecznej pomiędzy rządzącymi a ludem. Władcy i politycy mieliby sprawować władzę dla dobra społeczeństwa, a gdyby tak się nie działo, społeczeństwo miałoby prawo ich odwołać. Położenie nacisku na rozumowe i doświadczalne badanie rzeczywistości musiało się przełożyć na rozwój nauki, w tym matematyki i astronomii. Dzięki udoskonalonym przyrządom obserwacyjnym udało się odkryć nieznane wcześniej gwiazdy oraz planetę Uran, co ostatecznie potwierdziło słuszność teorii Kopernika. Przełomowych odkryć dokonano w dziedzinie fizyki. Angielski uczony Isaac Newton opisał przyciąganie ziemskie. No to był akurat efekt siedzenia pod jabłonią i trafienie Newtona jej owocem w głowę oraz zasady rządzące ruchem ciał niebieskich. Jako nowa nauka zaistniała chemia. Duży postęp odnotowano w medycynie. Udało się opracować szczepionkę przeciw ospie, która do tej pory zbierała mroczne żniwo wśród mieszkańców Europy. Dzięki szwedzkiemu uczonemu Karolowi Linneuszowi duży postęp zaliczyła biologia. Opisał on bowiem w swoich dziełach ponad 7700 gatunków roślin i 4100 gatunków zwierząt. Największym przedsięwzięciem naukowym epoki było jednak opracowanie 35-tomowej Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, gdzie na 19 tysiącach stron opisano ponad 71 tysięcy haseł. Natomiast największymi wynalazkami epoki była maszyna parowa, balon, termometr i mikroskop. Zwłaszcza maszyna parowa okazała się być urządzeniem, które zapoczątkowało rewolucję w przemyśle i transporcie, a w efekcie zmieniło świat. W epoce oświecenia odkryto ruiny starożytnych Pompejów, miasta, które w całości zostało zniszczone wybuchem wulkanu w I wieku naszej ery. Odkrycie to spowodowało wzrost zainteresowania starożytnością i znalazło odbicie w architekturze i sztuce. W drugiej połowie XVIII wieku zaczął dominować w Europie styl określany mianem klasycyzmu, który w swoich formach nawiązywał do sztuki dawnych Greków i Rzymian. Budowle miały urzekać nie bogactwem, a ładem. Często zaczęto używać typowych dla starożytności elementów ozdobnych, takich jak kolumny i kopuły. Na antycznych wzorcach opierali się również malarze i rzeźbiarze. Często także poruszano tematykę mitologii i historii starożytnej.